Ucieczka z Cynnei. Walka. T plus 8 godzin i 1 minuta. Skąd wzięły się elfy? Jakie były początki ich cywilizacji? Według dominującego poglądu rasa elfów wzięła się z lasu. Naprawdę, najstarsze mity z różnych części Ei opowiadają o tym, że pewnego dnia z pradawnej puszczy wyłoniły się pierwsze plemiona elfów. Co ciekawe, nikt nigdy nie próbował nawet nagiąć tej ludowej prawdy, a co dopiero ją podważyć. Cywilizacja po prostu od dziesiątek tysięcy lat opierała się o to, że wszyscy wyszli z lasu. Chociaż nie. Oczywiście, że nie wszyscy. Orkowie byli już na tej planecie przed elfami, a drołowie, mroczne elfy, to frakcja, która odłączyła się od głównego szczepu. Jedni i drudzy walczyli z elfim ludem. Obie te grupy ugięły się jednak pod elfią dominacją i zginęły w mrokach dziejów. Ale czy naprawdę? Leilani intensywnie rozmyślała nad zagadnieniem pochodzenia elfów, gdy czytając tłumaczoną na żywo instrukcję obsługi, opóźniała marsz w stronę wirującej kuli. Maszyny, której wyłączenie miało pozwolić zespołowi wrócić na ojczystą planetę. Gdy otwierały się przed nią kolejne karty opisujące miejsce, w którym się znaleźli i zasady jego działania, obserwowała też kontekst wypowiedzi i stopniowo, z każdą kolejną stroną, coraz mniej wierzyła w legendę o pochodzeniu elfów. Leilani, wiem, że to wymagające czytać i iść, ale czy możesz się pośpieszyć? Ponagliła Eleanor. Leilani zignorowała uwagę, pochłonięta lekturą. Pytanie o to, czy nadal mogą gdzieś istnieć grupy mrocznych elfów lub orków, na razie nie zaprzątało głowy Leilani, chociaż gdyby mogła spojrzeć w przyszłość, wiedziałaby, że niedługo będzie to jedno z głównych zagadnień w dyskusji publicznej na Ei. Na razie jednak elfka mogła z całą pewnością powiedzieć, że drołowie i orkowie to pieśń przyszłości. Żart przywoływany prawie zawsze w złych okolicznościach. Co innego nekromanci. Ci, co prawda, wywodzili się z orków, ale nie byli oddzielną rasą, a raczej profesją uprawianą przez te stwory. Profesją, która, podobnie jak elficka magia, oparta była o manipulację materią kwantową. Tyle tylko, że gdy elfowie tworzyli tzw. wyżyny potencjału, odwracające lokalnie entropię na różne sposoby i pozwalające się uwalniać energii pod wieloma postaciami, nekromanci opierali się na studniach potencjału. Studnie te więziły energię, karmiąc tym samym entropię. Nekromancja była zatem odwrotnością magii ontologicznej, ale elficcy uczeni nie odrzucili jej od razu i nie całkowicie. Zauważono, że można przecież wykorzystać część nekromanckich sztuczek, by na przykład pomagać sobie w operacjach takich jak amputacje czy sekcje zwłok. Romansowanie z nekromancją było zatem całkiem normalne i zrozumiałe w profesjach okołomedycznych, ale praktykowanie nekromancji w jakimś większym stopniu niż ten podstawowy było zakazane. Wydawałoby się, że wiedza o tym wszystkim to podstawa. Nikt jednak nie przypuszczał, podobnie jak nikt nie podważał prawdy o pochodzeniu elfów, że różni elfowie różnie reagują na nekromancję. Przecież wszyscy byli jednym ludem. Razem, kolektywnie przeżywali eony i radzili sobie z przeciwnościami i wyzwaniami, jakie przygotował im los. A skoro tak, to nie mogli od siebie różnić się na tyle, by inaczej postrzegać rzeczy, które im się przytrafiały. To i wszystkie inne założenia, w które wierzył Elfirut, miało zostać podważone. A zaczęło się właśnie od pochodzenia elfów. Dobra, wszyscy stop! Zatrzymała grupę Leilani, podnosząc wzrok z nadkartek. Chyba muszę wam coś powiedzieć. Dowiedziałaś się, jak wyłączyć maszynę? Zapytała Eleanor. Nie, jeszcze nie, ale z kontekstu wynika... Tak, myślę, że my... Pochodzimy właśnie stąd, że to kiedyś była nasza planeta. Amarant tylko się zaśmiał. Ha, dobre, ha, dobry żart. Nie, Amarant, słuchaj. Podekscytowana Leilani zamoczyła palec w ustach i zaczęła przewracać kartki. Tutaj jest opisany cały kontekst, cała historia tego miejsca. To więzienie. To od początku miało być więzienie. Kimkolwiek była ta cywilizacja, z tej instrukcji jasno wynika, że musieli opuścić tę planetę, bo zagrażała im tutaj jakaś... Nie rozumiem do końca co, no ale coś im zagrażało. I wszyscy wsiedli na statek i odlecieli. Wszyscy oprócz jednej grupy, która miała pilnować tej... chyba kobiety? Elfka? Zagrażała im jedna elfka? Całej planecie? Zdziwiła się Eleanor. Może była nosicielką jakiegoś wirusa albo... Nie, zaprzeczyła pisarka. Nie jestem pewna, czy to nawet była elfka. Chyba nie. Tak czy inaczej, to urządzenie, do którego idziemy, miało za zadanie właśnie zatrzymać ją tutaj, na Cynnei, chociaż w instrukcji tę planetę nazywają po prostu domem. Tak czy inaczej, nie wiem, czy powinniśmy wyłączać to urządzenie. Jak to? Zdziwili się oboje, Eleanor i Amarant. Boję się, że jeśli my je wyłączymy, to coś się stąd uwolni i kto wie, czy nie pójdzie za nami. Leilani, spokojnie. Jesteśmy nadal formą astralną. Wracamy do ciała duchem. Nic z tej planety za nami nie wróci, zapewniała medyczka. Ja nie mogę. My nie możemy zostać tutaj. W porządku? A ja tam się chyba zgadzam z Leilani, odburknął Amarant. Widziałyście te stwory? Jeśli jest szansa, że one albo coś gorszego za nami pójdzie, to lepiej zginąć w chwale. Ty to pewnie o tym marzysz, co? Syknęła znienacka Eleanor. Ale na szczęście to ja, nie ty, jestem teraz dowódcą tej wyprawy. O co ci chodzi? Zdziwił się wojownik. Coś ci odwaliło, czy coś? Czy coś mi odwaliło? Tak, pewnie, że tak. To, że jesteśmy już tak blisko celu, ale opóźniamy się przez jakieś głupie pogaduchy i jeszcze głupsze pomysły, a mnie już pali od środka, rozumiesz? Każda godzina, każda minuta tutaj powoduje, że czuję, jak mnie coś pożera, jak tracę siebie i nie pozwolę, by trwało to chwilę dłużej. Idziemy! Leilani chciała się odezwać, ale ubiegł ją głos rozbrzmiewający w ich umysłach. Moment! Ochrypły Wamir jak zwykle przystopował zapał. Takie odkrycia jak to, dokonane przed chwilą przez Leilani, wykraczają poza wasze czy moje kompetencje. Decyzja o tym, czy wracacie, czy nie, musi ostatecznie podjąć zarząd, a ja muszę w tej sprawie napisać do nich pismo. Tymczasem, skoro jesteście bezpieczni tu, gdzie jesteście, macie rozkaz pozostania w miejscu, aż do udzielenia dalszych instrukcji. Było cicho, lecz wreszcie jako pierwsza odezwała się Eleanor. Zaśmiała się złowieszczo. Oczekujesz, że przyjmę ten rozkaz? To się mylisz, bo go nie przyjmuję. Eleanor! Oburzony Wamir grzmiał niczym dzwon. Uspokój się. Zrobisz, co ci mówię. Zresztą to i tak pokrywa się z naszym skanowaniem generatora. Zakończyliśmy defragmentację Amaranta. Wszystko u ciebie w porządku. Brak wadliwych jednostek. Chłopiec odetchnął z ulgą. Będziemy ci powoli włączać kontakt ze strumieniem, kontynuował dyrektor. A następna w kolejce lecisz właśnie ty, Eleanor. Przygotuj się na odłączenie od generatora. Akurat. Zaklęcie numer 66, krzyknęła Eleanor, zaciskając pięści. Z pomiędzy jej knykci zaczęły przebijać się kości. Wyglądało prawie, jakby rozrywały ciało, tyle tylko, że nadal było to ciało astralne, nie było więc krwi. Były za to długie na prawie 30 cm pazury, po 4 na każdą dłoń. Lśniące i ostre, gotowe do ataku. Medyczka obróciła się w stronę Amaranta. Eleanor, co ty? Zdziwił się wojownik. Jeszcze nie masz kontaktu z generatorem? A ja owszem, odparła, po czym skoczyła w stronę kompana. Leilani pisnęła i odruchowo aż zasłoniła oczy. Widziała, jak cudowne dziecko Amarant uchyla się przed pierwszymi ciosami, po czym używa zaklęcia i tworzy w powietrzu 2 języki ognia, które chwyta w locie. Ogniste sztylety w starciu z kośćmi teoretycznie mają więcej szans, ale przecież tu chodzi o magię, a tej Eleanor ma więcej. Unik, parowanie, znów parowanie i znowu. Za każdym razem, gdy pazury Eleanor ocierają się o ogniste sztylety Amaranta, widać mały wybuch płomieni i sypiący się snop iskier. Odskok! Walczący stali w odległości nie większej niż 2 metry od siebie. Zaklęcie numer 69! Zasyczała Eleanor, uruchamiając jedno z najpotężniejszych zaklęć ofensywnych w swoim arsenale. Było to zaklęcie przemiany. W kilka sekund cała sylwetka elfki powiększyła się znacząco. Z kręgów na jej plecach wyrosły kolce, a żebra przebiły klatkę piersiową, wystawiając na zewnątrz swoje ostre zakończenia. Kościane ostrza wyrosły też z kolan i łokci medyczki. Jej zęby zmieniły kształt na ostro zakończone kły drapieżnika, z których ściekał wężowy jad. Wyrósł jej także kościany ogon, stworzony z połączonych ze sobą chrząstek w kształcie szpilkowatych gwiazd, nałożonych jedna na drugą. Przy każdym ruchu ogon jakby grzechotał, wypełniając otoczenie złowieszczym dźwiękiem. Jej skóra stwardniała i pokryła się chropowatymi wypustkami. Włosy stanęły dęba i uformowały coś na kształt irokeza, zwiększającego jej złowrogi wygląd. – Wiesz, że tymi czarami zwabiasz do nas potwory? – zapytał Amarant, cofając jedną nogę i przyjmując jeszcze bardziej bojową pozę. – Tryb bojowy – syknęła z uśmieszkiem Eleanor. – Myślę, że jakoś sobie poradzę. Rzuciła się na elfa, wirując i nastawiając tak, by nadziać go na jeden z kościanych pazurów. Wojownik osunął się w dół, jakby opadając. Uniknął tym samym ataku większości ostrzy, jednak szpikulec na końcu ogona podążył za nim. Amarant nie zdążył jeszcze uderzyć o podłogę, gdy wywołał płomień odrzutu, który odepchnął go w stronę przyglądającej się wszystkiemu Leilani. Leżał teraz u jej stóp, spojrzał elfce prosto w oczy i krzyknął: „Uciekaj! Uciekaj do kuli!” Umysł Leilani jak zwykle chciał podważyć sens polecenia, ale instynkt na to nie pozwolił. Rzuciła się w głąb korytarza wiodącego do maszyny. Widziała już drzwi do wspomnianej wcześniej przez Amaranta komory dekontaminacyjnej. Dopadła do nich, wcisnęła przycisk otwierania. Wrota powoli zaczęły się unosić. Pisarka odwróciła się w stronę walczących. Eleanor atakowała. Raz za razem, pchnięcie za pchnięciem. Zabójcze ostrza wystających z ciała pazurów cięły tylko powietrze. Amarant był o ułamek sekundy szybszy. Unikał i parował ciosy, korzystając nadal ze swoich kurczących się zapasów magii. Czy to wystarczy? Czy podłączą go do generatora na czas, zanim wyczerpie swoje pokłady? „Wamir!” jęknęła Leilani. „Spokojnie, już działamy!” Rozbrzmiewający w jej umyśle głos Wamira nie wyrażał spokoju. „Zaraz ją odetniemy, a Amaranta przypniemy do strumienia. Na nowo, chwila!” Drzwi do komory dekontaminacyjnej otwarły się z sykiem ku górze i Leilani weszła do środka. Zanim się za nią zamknęły, odwróciła jeszcze głowę w stronę walczących kompanów i świat na moment zwolnił. Amarant blokował pazury Eleanor swoimi 2 ognistymi sztyletami. Stali w zwarciu. Wyczerpany elf nie widział, że od dołu w jego stronę zbliża się ogon przeciwniczki. Grzechoczące ostre gwiazdki przebiły tors wojownika. Ten momentalnie stracił skupienie i jego czar prysł. Pazury medyczki pokonały gardę i przebiły mu klatkę piersiową. Drzwi się zamknęły. W swoim umyśle przerażona Leilani usłyszała jakby głos Amaranta. „Zaklęcie numer 99! Leilani!” W ostatniej chwili życia oddał jej podległe mu jednostki generatora magii. Chwilę potem automatyczne systemy odnotowujące zamknięcie drzwi wejściowych uruchomiły w komorze dekontaminacyjnej pełną procedurę oczyszczającą. Z dysz w ścianach wyleciała pod ciśnieniem para, będąca zapewne odpowiednim środkiem oczyszczającym. Leilani cofnęła się, zbliżając plecami do wyjścia z komory po drugiej stronie. Gęstość pary zasłoniła jej świat. Chwilową ciszę przerwało głębokie stuknięcie w drzwi do komory. „Leilani!” dobiegał z zewnątrz głos Eleanor. „Leilani, ucieknijmy stąd razem!” Kolejne uderzenie w drzwi. Zaraz potem jakieś skrzypienie, jakby ocieranie się metalu o metal. Leilani była tak przerażona, że nie reagowała nawet na krzyki Wamira, który z Ei starał się przekazać jej coś ważnego. Nie słyszała go. Jedyne, co teraz rejestrowała, to dum, dum, dum. Przednie drzwi zostały wyrwane w momencie, gdy Leilani oparła się plecami o wrota wyjściowe z komory. Para nadal unosiła się w powietrzu, ale stopniowo. Przed bezbronną elfką zaczął majaczyć kształt sylwetki. Sylwetki ogromnego potwora, jakim stała się jej niedawna kompanka. Nie bój się, Leilani, wysyczała Eleanor. Oni chcą nas tu zamknąć, tu, na tej martwej planecie. Ale my się nie damy, my stąd odejdziemy, tak? Mgła opadła, a przed pisarką stała dawna medyczka. Teraz przewyższała ją o połowę. Z jej kończyn wystawały długie kościane pazury. Każdy jej krok znaczył grzechot wyrastającego z pleców ogona. Jej twarz nie przypominała już pięknej elfki, a raczej demona z koszmaru. Leilani stała sparaliżowana. Na szczęście z impasu wyrwał ją dźwięk drzwi wyjściowych. Syk! Wrota za plecami Leilani się otwarły i ta czym prędzej wyskoczyła z komory wprost do wielkiej, ciemnej hali, w której znajdować się miała wirująca kula. Maszyna, która była przyczyną wszystkich kłopotów astralonautów. Faktycznie tam była. Ogromna niczym dom, lewitująca między 6 wspornikami, obracała się z ogromną prędkością wokół własnej osi. Była przy tym niemal bezgłośna. Od kuli i ustawionego przed nią panelu sterującego dzieliło Leilani jakieś 30 metrów odległości oraz horda potworów. Stały tak. Większe, mniejsze, te posiadające bardziej elfoidalną sylwetkę i te zdeformowane. Patrzyły na nią swoimi płaskimi, wygłodniałymi twarzami. Nie, patrzyły przez nią. Leilani dopiero po sekundzie zorientowała się, że potwory nie ogniskują wzroku na niej, tylko kierują go na wychodzącą z komory Eleanor. Rzuciły się na nią wszystkie, otaczając elfkę w ułamku sekundy. Wszystkie, biegnąc, omijały Leilani, jakby była tylko stojącym tam słupem. Elfka patrzyła jeszcze, jak Eleanor podejmuje walkę, jak nadziewa na swoje ostrza kolejnych obcych i wyrzuca ich truchła w powietrze. Jak wiruje w kościanym tańcu z 1000 partnerów, którzy giną od potwornego piękna jej ruchów. I jak stopniowo tempo tego tańca rośnie, a Eleanor zaczyna gubić rytm. Leilani! Wybija ją z transu krzyk Wamira w głowie. Uciekaj do maszyny! Zatrzymaj ją i uciekaj stamtąd! A zarząd, a procedura? Chrzanić ich! Nie możesz tam zginąć, rozumiesz? Uciekaj, już!